Tak. 31 sierpień. Jedziemy na taką przejażdżkę krótką. Około wyjdzie 55, może 57 km z Jankiem Emanuelem, bo tak bardzo chciał jechać. No więc ciąg dalszy nastąpi tam dalej. No już jesteśmy zaraz nas do skrętu na Gredele, żeśmy prawie dojechali i sobie napiliśmy się, a tu zobacz jak zarosło, Janek. Dobra, jedziemy zaraz. Uchowolce. Jedziemy. Zaraz kręcimy na lewą stronę. Tu jest zajazd. A tam skręt zaraz. Jesteśmy w Uchowolcu. Na przystanku, bo przelotny deszczyk nas złapał i chmurka. I spożywamy sobie czekoladki, takie tam rzeczy. Zaraz przestanie padać, widać. Pójdziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Szybko jedziemy, już jesteśmy przed Kleszczelami. A deszczyk troszeczkę jeszcze pada. Nowe samochody. O. Tamte to fajne były, co? Tak, tamte były amfibie. A tu już nie. No jesteśmy w Repczycach. Samochód jedzie. A, jadą się wykąpać i tyle. A skąd wiesz, na domki, tam są domki. Tu skręcamy w prawo, Emi. Tak. Jesteśmy w Repczycach, spokojnie jest. Idziemy zobaczyć, jak tu nad wodą. No, chyba już po przekwicie. Chociaż troszeczkę jeszcze rzęs, troszeczkę jeszcze takiej tej jest. Trochę popadało. Chmury przegoni, tam zaraz jasno. Za tym. Na ośrodku też widzę, mało ludzi jest. Okej. Okay. Jesteśmy przed Malenikami, a tutaj dzielny wojownik. No i my oczywiście. Już przejechaliśmy 47 km, 48 bez 150 metrów. No już jesteśmy niedaleko Malenik, także niebawem będziemy w Bielsku, no bo tak trzeba powiedzieć. No i pogoda się robi, widzę. Przejechaliśmy, tak jak ty mówisz, także nie ma dzisiaj śpiechu. Już za Malenikami jedziemy. Trochę nam z zachodu podwiewa, bo się troszeczkę zmienił. Nic. Przejaśnia się, jesteśmy w Kukurydzy prawie, że. Tam jest spichlerz zbożowy, o ile pamiętam. Jesteśmy już przed Bielskiem. Solenizant przejechał z nami tak na luzie, wręcz na luzie. No i co, będzie jakieś 60 jest jeden. Będzie jakieś 65, no. To do mnie będzie na pewno. Także tak to będzie. No dobra, to zakończamy tą imprezę i jedziemy dalej. Thank you.
Dobra, odprowadziliśmy Emi do samego domu i tam domku, także fajnie było. Dobrze jechałeś, także nadajesz się do Kryszynia, żeby jechać spokojnie. Jest to na pewno kiedyś się pojawi w kanale. Na pewno. No tak. Także zachęcamy do wycieczek rowerowych, bo w takiej zgranej ekipie można szybciutko trasę pokonać. 66 do domu dojedziemy, 66, prawie 67. Do domu dojadę, będzie 70, czyli mniej więcej tak będzie, nie? Także zapraszamy do oglądania. No i pozdrawiamy tego człowieka tam z Kleszczel. Tak. Który zasubskrybował od razu nasz kanał. Pozdrawiamy.